nastroje są bardzo dobre w drużynie i u mnie również. E, myślę, że już wszyscy nie możemy się doczekać tego meczu i, i czekamy na to, żeby dobrze zacząć sezon i, i, i żeby te trzy punkty dobrze nas napędziły na dalszą część rundy. Jakie są Twoje przewidywania odnośnie tej wiosny, wiosny zwłaszcza w wykonaniu Chojniczanki oczywiście? Myślę, że w pierwszej lidze e, ciężko jakieś takie jasne przewidywania. Z naszej strony na pewno będzie się liczył każdy kolejny mecz, bo, bo myślę, że to jest właściwa metoda na to, żeby coś w tej lidze osiągnąć. Każdy mecz jest inny i tak naprawdę już w tej lidze jest tak, że każdy może wygrać z każdym w każdym momencie sezonu. Także myślę, że w naszej sytuacji po prostu powinniśmy się skupić na każdym kolejnym meczu. Czyli na dzień dzisiejszy jest Misja Puszcza i, i tyle. Powiedz mi jeszcze, jak Ty się czujesz osobiście, tak? bo jesteśmy po tej ciężkim okresie przygotowawczym, a w Twoim przypadku nie przypominam sobie, żeby była jakaś kontuzja czy coś, można powiedzieć, że przepracowałeś ten okres na pełnych obrotach 100%. No tak, to jest zawsze najważniejsze w tym okresie, żeby nie opuścić treningów, żeby unikać kontuzji, bo, bo wtedy ten czas jest trudny do nadrobienia. W moim przypadku było tak rzeczywiście, no, nie opuściłem e, praktycznie żadnego treningu, wiadomo jakieś mikrourazy zawsze się zdarzą, ale na szczęście z pomocą naszego fantastycznego fizjoterapeuty Kuby Bacherycza udało nam się e, ten okres e, przejść bez poważniejszych kontuzji, także e, nic tylko zacząć i, i zacząć od zwycięstwa.